80. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Znacie drogę, dokąd ja idę. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga. Zasądźmy Go na śmierć, haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Dlaczego, Panie, dlaczego przeżywamy lęk o naszą wolność? Dlaczego panuje wojna na Ukrainie? Czy nie możesz stanąć w naszej obronie? Przecież jesteś dawcą pokoju. Ty karmiłeś głodnych, wystrzeszałeś umarłych, uzdrawiałeś, a tylu ludzi musi uciekać, a wśród nich nasi rówieśnicy. Tak, dziecko. Tak z miłością przyjąłem niesprawiedliwy wyrok śmierci, tak z miłością biorę Ciebie i cały świat w swe ramiona. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Jezus rzekł do uczniów swoich: jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
Dlaczego wyciągasz ręce? Naprawdę sam chcesz nieść krzyż? Słaby jesteś, Panie, jest południe, a druga pod górę. Nie poradzisz sobie, pomogę Ci. Dziecko, nie, sam będę dźwigał. Zostawię Ci krzyżem ślad po drodze, abyś poznał drogę swego cierpienia i abyś miał nadzieję. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Kolana mi się chwieją. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały moje stopy. Przykrość mi zadałeś Twoimi grzechami. Występkami Twoimi mnie zamęczasz. Panie mój, pomogę Ci nieść, gdy Ty się opij o moje ramię. Ty masz zranione ręce i nogi. Upadłeś na kamieniu. Co mnie, dlaczego go popychasz? Dziecko, nie. Ja poradzę. Ja pójdę do końca. Do końca Cię umiłowałem. Chcę, aby się to wszystko wykonało. Za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swą matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. On rzekł do Maryi, Matki Jezusa. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się. Patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan? Matko Bolesna, dobrze, że przyszłaś. Wiem, że Twoją duszę przeszył miecz boleści. Dlaczego nie mówisz? On czeka na Twoje słowo. Nie, dziecko, nie trzeba. Przecież on widzi ból w moich oczach. Przecież on czuje moje serce. Ludzie mówią dużo niepotrzebnie. Pomóż nam, Matko, dla Ciebie przykład dla Ciebie szczęśliwie i powierzać Bogu swój los. Jezusowi nie trzeba słów. On wie, że Matka zawsze stanie pod krzyżem. Jak blisko byłam Syna, tak blisko będę wszystkich swoich dzieci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje.
Bogobojni ludzie znikają. Nie ma ani jednego. Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Szymonie, nie wymawiaj się, jesteś silniejszy ode mnie. Pomóż mojemu Panu dźwigać krzyż. Szymonie, przyjdź i pomóż. Panie Jezu, pozwól mnie wziąć się za rękę. Będzie silniej iść pod górę. Dziecko moje, wiem, że chcesz mi pomóc. Tylu ludzi będzie mi pomagać teraz nieść ten krzyż. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Na współczującego czekałam, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłam. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Przecież gdym ujrzał Twe oblicze, było ono odbiciem istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość. Dziecko, zauważam każdy gest dobroci, obdarzam wszystkich ludzi dobrej woli, wolontariuszy, żołnierzy i wszystkich tych, którzy otworzą swe serca w tym szczególnym czasie. Krew i pot zalewa mi twarz. Ty, Weroniko, weź ode mnie me oblicze. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Się zbiegają. Przeciwko mnie schodzą się obcy, których nie znam. Szarpią mnie bez przerwy. Napastują i szydzą ze mnie. Zgrzytają przeciw mnie zębami. Już nie wstanie ten, co się położył. Upadniesz. Pamiętaj, nigdy nie pozostawaj na ziemi. Któryś
za nas cierpiał ramy. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Nad tym, że ich dzieci są niedobre, że wojna, że tyle jest złego w sercach ludzi. Panie, nie powiem, że Ty zaniecierpiałeś. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jestem nędzny i zbolały. Złożyłam w Panu całą nadzieję. Schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota. A stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Ty już nie wstaniesz, przywarłeś do ziemi. Jakbyś po raz ostatni chciał ją ucałować, świętą Matkę Ziemię. Panie, Ty przecież wiesz, że jestem bezradny. Nie udźwignę Ciebie ani Twojego krzyża. Dziecko moje, nie wołaj. Ja dojdę. Jeszcze trochę. Jeszcze chwilę. Pamiętaj, że najbardziej mnie boli Twój trzeci upadek. Ale pamiętaj, zawsze Ci przebaczę. Nigdy nie pozostawaj na ziemi. Bądź mocny, miej cierpliwość. Stój prosto. Patrz ludziom i Bogu prosto w oczy. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą,
to znaczy miejscem czaszki. Daj mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Ty znasz mą hańbę, mój wstyd i mą niesławę. Wszyscy, co mnie dręczą, są przed tobą. Dlaczego ścierasz z niego szaty? To jedyna jego własność, to dała mu mama. Jesteś okropny oprawco. Panie, suknia przywarła ci do schniętych ran. To nic, Panie, że jesteś nagi. Dla mnie jesteś święty. Dziecko moje, najbardziej mnie bolą grzechy nieskromności. Ty bądź zawsze święty. Nawet gdyby cię ludzie obdarli ze wszystkiego, z ubrania, z dobrego imienia. Patrz, miej czyste oczy, miej dobrą myśl i święte serce. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Na krzyżu zabiorę wszystkich do siebie. Ale pamiętaj, na krzyżu dla ciebie zawsze pozostawię otwarte ramiona i otwarte serce. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Całą ziemię aż do godziny 9.
Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Klękam przed Tobą, ukrzyżowany Panie mój. Wiem, że nikt nie będzie bardziej kochał mnie jak Ty. Pozwoliłeś nam na zawsze otworzyć Twe serce. Nie odejdę stąd. Nie umiem Cię kochać bez słowa, tak jak Twoja matka. Nie zasłużyłem, żebyś kochał mnie jak Jana. Zostaję z Magdaleną, której przebaczyłeś grzechy. Całuję Twoje święte stopy, obmywam je łzami, do serca przytulam. Boże, Ty mój ukrzyżowany, Ty dla mnie jesteś zawsze Bogiem żywym. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Idźcie, dzieci, idźcie. Ja zaś sama i opuszczona zostać muszę. Ja z ufnością oddałam przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradowałam mu świętym miłosierdziem, jakie okaże wam prędko przedwieczny wasz Zbawca. Matko Bolesna, Tyś tajemnicę tuliłaś dzieciątko. Dziś jesteś Matką Bolesną. Wezmę Cię odtąd do siebie. Chcę być Twoim dzieckiem. Wiem, że nigdy nie straciłaś wiary. Wiem, że zawsze miałaś wielką nadzieję. Naucz mnie tak wierzyć, tak ufać, tak kochać Boga jak Ty. Proszę Cię, uproś w tym ciężkim czasie dla ludzi nadzieję. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef. Udał się do Piłata
i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skalę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Sefies Arimatei, dobry jesteś, że użyczyłeś grobu naszemu Panu. Ja wiem, że on zmartwychwstanie, bo nic, że przytłoczyli grób kamieniem, że zapieczętowali, że postawili strażę. Wiem, Panie, że trzeba mi przeżyć wiele piątków. Nie pozwól mi stracić cierpliwości i wytrwałości. Po piątku przyjdzie radość Wielkiej Nocy, a gdy spotkam Cię po zmartwychwstaniu, wyznam Cię z Piotrem. Tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zrozumieliście to wszystko? Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem.